Dzień dobry. Witam dzisiaj w kąciku inspiracji młodego, utalentowanego sportowca, triatlonistę Marcina Kompa. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Marcin, słuchaj, opowiedz nam, czym takim jest ten triatlon w ogóle? Co to za dyscyplina sportowa? Triatlon jest to połączenie trzech dyscyplin, tak naprawdę. Pływania, roweru oraz biegu. I właśnie też jest na zawodach to w takiej kolejności, jak powiedziałem, czyli najpierw pływanie, następnie kolarstwo i na koniec bieg. To wygląda tak, że najpierw pływamy zazwyczaj w otwartym akwenie, a wychodzimy z wody, wchodzimy do tak zwanej strefy zmian, wchodzimy na rower i potem wracamy zazwyczaj do tego samego miejsca, schodzimy z roweru i wychodzimy na bieg. Po biegu już jest meta. Okej, okay. A jak jest liczony ten czas? Czas jest od początku do końca, czyli strefa zmian wlicza się do czasu. Też, tak? Tak, zawodów. To nie jest tak, że tam można sobie zrobić piknik. Okej, okay. Opowiedz nam troszkę o tych ostatnich mistrzostwach świata na Ibizie, w których uczestniczyłeś. No tak, no, pojechałem jako reprezentant Polski, bo otrzymałem dziką kartę na te zawody. Złożyłem po prostu wniosek do Polskiego Związku Triatlonu i udało mi się na podstawie aktualnych wyników sportowych uzyskać takie wyróżnienie. I co? Pojechałem reprezentować Polskę w konkretnej kategorii. Kategorii wiekowej od 20 do 24 lat na dystansie długim, tak zwanym World Triathlon. To jest 3 km pływania, 116 km rower i 30 km biegu. Coś takiego. Bardzo trudna trasa, przynajmniej dla mnie, bo nie trenuję zazwyczaj w takich górzystych warunkach, a tam było dużo wzniosu na rowerze, 1500 metrów aż. I no i co? I powiem szczerze, że po prostu nie poradziłem sobie do końca z tą trasą rowerową. Czyli co, nie jesteś do końca zadowolony, znaczy, z tego wyniku? Jestem zadowolony z 6. miejsca, bo to jest bardzo dobry wynik, szczególnie na Mistrzostwach Świata, na takiej dużej imprezie. I to była moja pierwsza taka duża impreza. Ale mogło być na pewno lepiej, gdybym trenował też w takich warunkach kolarstwo, bo no, tak po prostu jest, że nie do końca dobrze mi wychodziły wszystkie zjazdy i podjazdy. Miałem tam trochę problem z elektroniczną przerzutką, aczkolwiek ja nie jestem taką osobą, żebym się tłumaczył, że nie poszło, bo coś tam było ze sprzętem, po prostu nie poszło. Można było pewnie lepiej też popłynąć minimalnie, ale można było lepiej pojechać, może gdybym miał w pełni sprawną tę przerzutkę. No ale to jest nieważne. No tak, teraz ale wyciągasz wnioski, analizujesz. Wnioski, tak. Ciężko potem po prostu było też na tych nogach po rowerze rozpędzić się na biegu, ale a tak kto pomaga ci w tych przygotowaniach? To znaczy? Kto jest teraz twoim trenerem? Czy w jakimś klubie jesteś zrzeszony? Tak, tak. Aktualnie trenuję w klubie Team Karaś i Robert Karaś jest moim trenerem. A twoja przygoda ze sportem od czego się rozpoczęła? Tak ogólnie to mógłbym powiedzieć, że się rozpoczęła od kickboxingu i od taekwondo. Trenowałem w klubie w Płocku, który teraz nazywa się Tiger Płock, pod okiem Wojtka Burdanowskiego, który dalej zresztą trenuje chłopaków w klubie. Pozdrawiamy Wojtka. I co, trenowałem, jeśli dobrze liczę, bo zawsze tak tutaj liczyłem, że około 8 lat. Czyli od 8 do 16 roku życia mniej więcej. No, nie powiedziałbym, że może z jakimiś wielkimi sukcesami, ale jakiś tam ale medal. Ale zaraziłeś się sportem. Zaraziłem się sportem, jakieś tam medale też zdobywałem, także no co mam jeszcze? Później co było w sporcie kolejnym krokiem? Później co było w kolejnym krokiem? Jak skończyłem trenować w klubie, bo skończyłem trenować kickboxing i taekwondo, może jakby też dlatego, że ja chciałem mieć jakieś sukcesy, ale byłem za niski i w tych kategoriach bardzo mi słabo szło. Musiałbym bardzo zbijać wagę, żeby w ogóle mieć tak naprawdę szansę z tymi przeciwnikami. Raczej no, te walki potem wyglądały tak, że byłem trzymany na odległość niestety przez to i nie miałem za bardzo szans. To przez pierwszy rok
rzuciłem to w ogóle wszystko, nie? No ale to tak dużo chyba sportowców ma, że... robi sobie przerwę. Robi sobie przerwę, ale też jak się trenuje cały czas i w czymś powiedzmy nie wyjdzie, to no, ma się niechęć w ogóle do sportu. Ja miałem taką przez rok, półtora. Potem nawet ciężko mi powiedzieć, czemu zacząłem biegać. Wydaje mi się, że troszeczkę nabrałem masy przez ten czas pomiędzy, jak nic nie robiłem, no bo jak się wychodzi z takiego cyklu treningowego do siedzenia na kanapie, to jest naturalne, że się tak stanie. I zacząłem biegać. Tak. I zaczęło się od biegania. Zaczęło się od biegania, tak. Przebiegłem półmaraton, maraton potem nawet. I... Czyli to bieganie ci się spodobało? To bieganie, tak. Co? Się spodobało. Coś poczułeś takiego, że mówisz, to mi jest potrzebne do życia, do tego, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Zgadza się, tak. Okej. Okay. A co uważasz za taki swój największy sukces życiowy? Oczywiście do tej pory. Okej. Okay. Powiedziałbym raczej, że ta 24-godzinna jazda na rowerze, bo tutaj no nie liczył się tam za bardzo jakby wynik, ile przebędę tych kilometrów, ale to, że to była akcja, która była miała pomóc w zbiórce na Iwonę Nowodworską, to jest... mama takiego mojego znajomego, która trenowała triatlon i występowała też na zawodach i po prostu źle się to dla niej skończyło, etap pływania i... To cię mobilizowało, co? Tak, to mnie też mobilizowała ta myśl zdecydowanie i po prostu wiedziałem, że nie robię tego tylko dla siebie i że dzięki temu uda się chociaż trochę wypromować tę zbiórkę i zebrać jakieś środki. Czy masz takie wrażenie, że w tym czasie dałeś trochę więcej od siebie niż tak normalnie, nawet jak się daje gdyby podczas zawodów? Czy... Wydaje mi się, że tak, bo pierwszy raz robiłem coś tak długo. To były aż 24 godziny, cała doba na rowerze, od 6 rano do 6 rano następnego dnia. I... powiem szczerze, że tak po 18 godzinie, jak już były jakieś tam problemy mięśniowe, to wydaje mi się, że gdybym tego nie robił dla kogoś, tylko tak dla siebie, to wydaje mi się, że bym zrezygnował, bo ciężko było. A o czym myślisz w takich chwilach właśnie? Kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, masz jakieś takie myśli, które po prostu starasz się koncentrować na tych myślach i wtedy jest lepiej, żeby zapomnieć o bólu, nie wiem, o zmęczeniu? To jest takie pytanie, które często mi ktoś zadaje, o czym myślę, nie wiem, właśnie w czasie zawodów albo w czasie takiego wyzwania, jakim była ta jazda 24-godzinna na rowerze wpiętym w trenażer, ale ciężko to jest jakby przywrócić teraz. Nie masz jednego sposobu takiego. Nie mam takiego jednego sposobu. Po prostu... Tak, żeby przychodzi ten trudniejszy moment i radzisz sobie. W jakiś sposób, tak. A musisz radzić sobie lepiej niż inni, skoro inni odpuszczają, a ty nadal po prostu działasz i nawet ci się to spodobało, więc gratuluję. A do czego teraz dążysz? Jaki główny taki cel postawiłeś sobie w sporcie? W tym sezonie mogę powiedzieć, że głównym startem będzie podwójny Ironman we Francji. Tak na 90% będę tam startował, bo zawsze sobie powiedzmy zostawiam te 10%. Może się coś wydarzyć, jakaś kontuzja, czy nie wiem, jakaś nagła zmiana planów, ale raczej bym chciał właśnie tam ten dystans przebyć. I to właśnie z tego powodu, że raczej skupiałem się na dystansach tylko do Ironmana i krótszych, ale no, spodobało mi się to, ta jazda na rowerze 24-godzinna i ten jakiś taki rodzaj cierpienia. Rozumiem. Ale okej, okay, to ustawiłeś sobie jak gdyby tą poprzeczkę na tym celu. Mhm. I teraz jaki masz plan, żeby zrealizować ten swój cel? To wiąże się z tym, że masz kilka jakichś takich mniejszych zawodów, w których chcesz występować i coś tam robić, czy tylko sam trening, jak gdyby, jak to wygląda?
Będę też występował na zawodach w Polsce, na przykład z cyklu Garmin Iron, takie, które są w Płocku też bodajże w sierpniu w tym roku, ale nie jestem pewien, chyba w sierpniu. I takie zawody na pewno są dobrym miejscem, żeby sprawdzić też taką formę na rowerze, powiedzmy na pływaniu, przejechać się w takich idealnych warunkach na dworze, na szosie po asfalcie. Więc bez żadnych aut. W jakiś sposób już się przygotować. W jakiś sposób już się też tak przygotować. Mogę, nawet jeśli zrobię to wolniej, żeby nie tracić potem ani dni treningowych przed, ani po, to jednak takie zawody są ważne też psychicznie, żeby być gotowym. Żeby się wprowadzić. Żeby się wprowadzić. Cały czas trzeba kontynuować pewne rzeczy, żeby zostać w czymś mistrzem. Myślę, że cały czas trzeba po prostu dawać z siebie coraz więcej i właśnie te próby trzeba podejmować. No, mimo pewnych przegranych cały czas trzeba iść do przodu. A ile razy w swoim życiu przeklinałeś triatlon? Myślę, że wiele razy i to w momentach, jak rok temu miałem cały czas jakieś kontuzje, cały czas coś mnie trapiło, a to jakieś złamanie zmęczeniowe, to jakieś naciągnięcia i tak naprawdę nie mogłem w ogóle ani, w pewnym momencie nie mogłem ani jeździć na rowerze, ani biegać, pozostawało mi tylko pływanie i no to takie były trudne momenty, żeby nie rzucić tego wszystkiego. Tak, czyli te najtrudniejsze momenty to pewnie jak w każdym sporcie wiążą się z kontuzjami, nie? To jest... Dla mnie tak, bo wtedy no, nie mogę trenować i ciężko się to znosi psychicznie. I wtedy przeklinasz tą swoją ukochaną dyscyplinę. Okej, no a teraz taki najzabawniejszy moment podczas zawodu, w treningu, który ci się przydarzył, coś kojarzysz może? Podczas zawodów. Coś takiego zabawnego, co po prostu nie spodziewałeś się, coś wynikło i jak sobie teraz nawet przypominasz, to powoduje uśmiech na twojej twarzy. To wydaje mi się, że pierwsze moje zawody, w ogóle pierwsze jakie robiłem, od razu w ogóle wybrałem dystans połówki, bo no, nie wiem, stwierdziłem, że już jestem gotowy na... Robiłem też tutaj w Płocku. Więc stwierdziłem, że jestem gotowy od razu na najdłuższy dystans, jaki jest. Nie będę się rozdrabniał na jakieś 1/4. Nie będę się patyczkował, bo ja od razu muszę robić połówkę, ale to tak po prostu podchodzę też do niektórych rzeczy niestety zero-jedynkowo, że albo wszystko, albo nic. I co? No, pewnie nie wiedziałem jeszcze wielu rzeczy, nie przeczytałem do końca tego tak zwanego racebooka, gdzie są wszystkie informacje, gdzie się powinno na przykład założyć numer startowy, w którym miejscu kask i tak dalej, żeby nie dostać jakiejś kary. Pamiętam, że tutaj w Płocku skończyłem rower, zszedłem z niego, odstawiłem rower w strefie, wybiegłem na bieg i chyba zrobiłem z 1,5 kilometra po trasie, jak się zorientowałem, że nie mam w ogóle numeru na sobie. Aha. Co by było prawdopodobnie dyskwalifikacją. No tak, czy tam jakąś był zweryfikowany w ogóle. No nie? Tak, więc wracałem przez całą tę trasę z powrotem do strefy, gdzie wszyscy ludzie mi machali, że to w ogóle jest nie w tę stronę. No to rzeczywiście, no to teraz jak możesz sobie to wspominać, to zabawne, co? No ale dzięki temu to pamiętasz o numerze pewnie teraz, że za każdym razem. No właśnie, przypominasz sobie jako pierwsze, więc czasami dobrze, że coś się wydarzy i to na początku kariery, żeby później nam pomagało tak naprawdę w tym przygotowaniu. Czego można ci życzyć w tym sporcie, powiedz? Czego brakuje takiemu sportowcowi? Młody, utalentowany, czego ci brakuje tak naprawdę? Myślę, że najpierw nie czego mi brakuje, ale że zawsze można życzyć zdrowia, no bo tak, ono jest najważniejsze podstawa. Zdecydowanie, o czym już się przekonywałem nieraz i to tak, żeby po prostu ani nie chorować, nie przeziębiać się, ani nie mieć jakichś problemów mięśniowych, bo no nie da się wtedy trenować i mi się rozjeżdżają te wszystkie cykle i po prostu spada forma i też spada taka psychiczna forma, to tak jak mówiliśmy. Tak. Najgorzej jest wtedy, jak się nie trenuje. Czego mi brakuje?
No co się wiąże z takimi startami? Nie wiem, kwestie finansowe jakieś, na przykład posiadasz już takich sponsorów, że nie musisz martwić się o pieniądze, czy jednak to cały czas... Nie, to cały czas jeszcze jest niestety kwestia, w której mogłoby być lepiej. Właśnie i co, możemy tu zachęcić tych, którzy chcieliby tak naprawdę... zasponsorować młodego chłopaka do tego, żeby zdobywał jak największe sukcesy, a później był taki jak kto? Jak twój trener? No powiedzmy, tak. Jest twoją inspiracją trochę? No pewnie, że jest. No tak. Mogę tak powiedzieć, że tak. Marcin, jest autorytetem i w sporcie i w życiu jakimś. No tak, jest chyba tak najbardziej znany, tak medialnie przynajmniej, prawda? Tak jest. Przynajmniej w Polsce. Więc Marcin, ja bardzo ci dziękuję. No, życzę ci tego, co ty sobie życzyłeś, czyli tego zdrowia, ale życzę ci też takich fajnych sponsorów, którzy dadzą ten spokój, żeby z tyłu głowy można było zająć się po prostu treningiem, kontynuować swoją pasję. No i dużo sukcesów i mam nadzieję, że teraz po następnych jakichś zawodach przyjdziesz znowu tutaj do naszego kącika inspiracji i podzielisz się po prostu tymi swoimi doznaniami z tych zawodów. Dobrze? Dzięki. Dziękuję bardzo.